dawno, w sumie naprawdę dosyć dawno temu, gdzieś przy ulicy Private Drive 4. Lumos! Dear Mr. Potter, you have been accepted to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Tak, moi drodzy, rozpoczęła się niezwykła filmowo-magiczna podróż Harry'ego Pottera. Kolejne części, przygody, bohaterowie i magia. Mugole z całego świata pokochały młodego czarodzieja i jego dramatyczną walkę z sami wiecie kim. Kiedy nadszedł koniec, wiadomo było, że już niedługo nadejdzie nowy początek. Film Fantastyczne Zwierzęta pokazał nam świat Mugoli i świat magiczny na kilkadziesiąt lat przed Harrym Potterem. I poznaliśmy także Newta Scamandera from New York. Newton Artemis Fido Scamander. Jego portret wisiał w gabinecie Albusa Dumbledora. Jego nazwisko było na mapie Huncwotów. To on napisał najważniejszy podręcznik o zwierzętach magicznych, fantastycznych i wszelkich. Akcja drugiej części rozpoczyna się w 1927 roku. Kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego filmu, kiedy to Newton Scamander pomógł złapać czarnoksiężnika, Gellerta Grindelwalda. Ten jednak ponownie ucieka. Join me. Or die. Szuka zwolenników, którzy tak jak on uważają, że czarodzieje, tacy jak Grindelwald, są Übermensch und Muggel i stoją wyżej niż wszystkie istoty niemagiczne, Untermenschen. We who live for truth, for love, the moment has come to take our rightful place in the world. I jak jest? Od razu mówię wam, że ten film podobał mi się o wiele bardziej niż pierwsza część. Świetna ekspozycja i pewna ucieczka dają taki przedsmak, taki mroczny i brutalny przedsmak tego, co później zobaczycie z Grindelwaldem w tle. Take it. You've heard the rumors. Grindelwald had a vision. That he would rise to dominance over the wizarding world. So you're asking me to help hunt him down? To zdecydowanie bardziej mroczna, pełna przemocy i cierpień historia w cieniu nadchodzącej wojny i tej światowej i tej magicznej. Mute. You never met a monster you couldn't love. Let's take him. Podążamy za Newtem Scamandrem, także na spotkanie z jego mentorem. Kolejne tajemnice trzymają nas na granicy takiego niepokoju i zaskoczenia. Powiem wam, że ta część jest zdecydowanie bardziej poważna i taka bardziej dorosła niż część pierwsza. Muggles are not lesser. Not disposable. Nasi bohaterowie podejmują kolejne, jakże trudne wybory. Jasna czy ciemna strona mocy i magii, miłość, nienawiść, smak porażki. Still we must skulk in shadows. Oczywiście mimo całego tego mroku i niepokoju mamy tutaj żartobliwe i zabawne chwile i wstawki, ale to tylko takie małe dodatki. Are you a ghost? No. I'm alive, but I'm an alchemist and therefore immortal. Oh, Nicolas Flamel. Jacob Kowalski. Oh. Oh.
Kolejne pojawiające się postaci znane nam z opowieści i legend z magicznego świata Harry'ego Pottera. To wszystko ładnie się tu splata i układa i pojawia się ten, na którego tak wielu z nas czekało. Pojawia się Harry. Harry to będzie może kiedy indziej, moi drodzy, ale pojawia się Albus Dumbledore. Nie wiem, czy to był spoiler, czy nie, ale tak. Pojawia się Albus Dumbledore i pojawia się Hogwarts. A więc wracamy do domu, do magicznego domu czarodziejów. I have some questions for you, Professor. This is a surprise. There's a rumor that Newt Scamander is headed to Paris. What do you have to say for yourself, Dumbledore? If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders. Aktorsko powiem wam, że jest naprawdę nieźle. Eddie Redmayne to idealny jak dla mnie Newt. Znowu znakomicie wypada nasz rodak Kowalski, dobre role kobiece, a Johnny Depp, a bałem się o tę rolę, nie szarżuje i daje mroczną i dosyć zaskakującą kreację. Jego scena z II wojną światową w tle jest niesamowita, jakże smutna i przerażająca. I aktualna, bo w imię czystej krwi i rasy. The moment has come to share my vision of the future. Wizualnie film Fantastyczne Zwierzęta 2 robi naprawdę dobre, momentami niesamowite wrażenie. Wszystko jest dopracowane, świetnie się to ogląda. Ale najlepsze sceny w tym filmie są ukryte w cieniu i mroku. I cannot move against Grindelwald. It has to be you. Fantastyczne Zwierzęta 2 są dużo bardziej mroczne, mają w sobie taki niepokój, dużo mniej tutaj żartów. Jestem zdecydowanie za. Ten film mi się dużo bardziej podobał. Pędzimy do finałowej tajemnicy i obietnicy wojny, krwawej i przerażającej. A teraz ocena. Film Fantastyczne Zwierzęta, część druga. Jak dla mnie dużo lepszy film niż część poprzednia i daję temu filmowi na 10 w skali kinomaniaka takie 7 i czekam na więcej. Oh, come on. Dumbledore. P.S. Obraz, który nam towarzyszył w dzisiejszej magicznej podróży, namalował Krzysztof Skarbek. Obraz naprawdę wręcz i magiczny, i niezwykły.